Witajcie. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o moim fitnessie, czyli film pod tytułem Fitness w domu. Oglądałam taki kanał Viviana Does Makeup i ta kobieta, ta dziewczyna zachęciła mnie do tego, aby ćwiczyć w domu. Generalnie moją ulubioną dyscypliną jest yoga. Nigdy się z nią nie rozstanę, jest bardzo głęboko w mojej duszy. A od jakiegoś czasu zauważyłam, że potrzebuję zmiany, potrzebuję skoncentrować się na czymś innym i zawsze bardzo podobała mi się rzeźba ramion. Jeśli jakaś kobieta miała wymodelowane ramiona, to po prostu padałam na kolana i za nic nie mogłam sobie tej rzeźby wypracować praktyką jogi. Wydaje mi się, że to było dla mnie za mało, przynajmniej dla mojej budowy ciała. Postanowiłam, że zacznę podnosić ciężarki. I tak rozpoczęła się moja przygoda z ciężarkami. Co potrzebujecie do tego, aby wyrzeźbić górną część swojego ciała? Na pewno potrzebujecie dobrego instruktora. Moim instruktorem jest taki kanał, który się nazywa Pop Sugar. Zaraz tam w informacjach podam Wam linka. Pop Sugar jest moim ulubionym, natomiast jest jeszcze wiele innych takich fitnessowych kanałów, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Potrzebujecie tylko regularnych ćwiczeń, czyli co najmniej pół godziny każdego dnia. I to jest, oprócz mycia zębów, kolejna rzecz, którą robię codziennie, od jakiegoś już dłuższego czasu. Nie mogę powiedzieć, że wyrzeźbiłam sobie już ramiona, natomiast widzę pewne zmiany, które zaszły w strukturze mięśni, czyli te mięśnie po prostu zaczynają być widoczne. Jak zdyscyplinować się? Po prostu powiesić sobie jakiś plakat takiej wymodelowanej pięknie kobiety, oczywiście nie myślę tutaj o kulturystce, i dążyć każdego dnia do celu. Żmudnymi, małymi kroczkami, a cel zostanie osiągnięty. Macie na to kilka miesięcy, jest październik, czyli mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Za pół roku, jak założycie t-shirt, na pewno będziecie miały piękną rzeźbę. I ja powiem Wam o moich doświadczeniach. Ćwiczę codziennie pół godziny, chyba że na następny dzień mam mocne zakwasy, to sobie jeden dzień odpuszczam i wracam do ćwiczeń następnego dnia. Ja ćwiczę w bucikach albo na boso, w zależności od tego, czego potrzebuję. Ćwiczę w biustonoszu sportowym. Możecie równie dobrze ćwiczyć w ubraniu, w jakiejś właśnie takiej koszulce do fitnessu, w czymkolwiek, coś, co nie krępuje Waszych ruchów. Także muszą to być albo spodenki, albo jakieś takie przylegające spodnie typu leggingsy, ale nie jeansy. Na pewno nie poćwiczycie dobrze w jeansach. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujecie, to są ciężarki. Ja podnoszę ciężarki 3-kilowe i 5-kilowe. By zapewnić sobie bezpieczeństwo i się nie poślizgnąć, ja mam matę do jogi. Mam ich mnóstwo, jako że prowadziłam zajęcia jogi. A tą akurat dostałam w prezencie. Dziękuję. Super matka, naprawdę. I kolejną rzeczą, od której ja jestem uzależniona, to jest muszynianka. Mój mąż ciągle narzeka, że nie nadąży kupować mi wody, także on przy okazji sobie też troszeczkę napakuje zakupów do koszyka, a ja jestem dobrze nawodniona. I kolejną rzeczą, jaka Wam potrzebna, to dobry nastrój. I nie zniechęcajcie się. Przez kilka pierwszych dni na pewno będziecie odczuwały bóle w klatce piersiowej, w zasadzie w obrębie tutaj piersi, wszędzie można powiedzieć, ponieważ jakby podnosząc ciężary, każdy mięsień zostaje uruchomiony. No, najważniejsza rzecz przy podnoszeniu ciężarów, musicie mieć mocno wciśnięte mięśnie brzucha, ponieważ w ten sposób odciążacie kręgosłup. Jeżeli nie zaciśniecie mięśni brzucha, to kręgosłup będzie wiotki, a te mięśnie brzucha zaciśnięte powodują, że kręgosłup jest stabilny i na pewno nie dojdzie do żadnych niepotrzebnych powikłań. Kolejną rzeczą, która jest Wam niezbędna, to, tak jak powiedziałam, systematyczność. I oczywiście zaczynacie od ciężarków półkilowych.
To jest jedyny sens, jeśli stopniowo będziecie sobie dodawały ciężarki. Jeżeli zaczniecie od ciężarków cięższych niż półkilowe, na początku zniechęcicie się i w rezultacie zaprzestaniecie swoich ćwiczeń. YouTube naprawdę można znaleźć mnóstwo różnych fajnych kanałów dotyczących fitnessu. Ja oglądam te anglojęzyczne, chcę sobie ten język cały czas ćwiczyć i to jest też również forma ćwiczenia tego języka. Także trzymam za Was kciuki. Dajcie znać, jak Wam idzie, jak wygląda Wasz fitness w domu. Mój wygląda tak, że na stole kładę mój komputer, rozkładam matę, ciężarki mam w zasięgu ręki, woda na stole i sobie ćwiczę. Jeśli muszę przejść do parteru, czyli przejść na matę, bo akurat ćwiczenia są na brzuchu albo na plecach, to też znoszę komputer na podłogę i razem sobie ćwiczę. I ja ćwiczę 30 minut dziennie. Generalnie na internecie możecie znaleźć takie filmiki po 10 minut, także 3 filmiki sobie wybieram, ostatni na mięśnie pośladków albo na mięśnie brzucha, a 2 na ramiona. Dzięki Wam bardzo za uwagę, dajcie znać co u Was, do zobaczenia, hej!